Po co Kościół się czepia do tego in vitro? Po co? In vitro? Bo myśli. Bo myśli. Po co Kościół się czepia do tego in vitro? Myśli. Bo po prostu myśli. Gdy podejmujemy jakieś działanie, musimy określić jasno kryteria pracy. Musimy wiedzieć, co robić, jak robić, żeby ten cel osiągnąć. Ale musimy też wiedzieć, czego nie robić, czego unikać, żeby zrealizować ten cel. Podobnie ma się sprawa z leczeniem bezpłodności. Czy wszystko, co możliwe technicznie, jest godne, aby czynił to człowiek? Kongregacja Nauki Wiary, czyli takie ministerstwo do spraw wiary, którą otrzymaliśmy od Jezusa, w instrukcji Dignitas Personae w numerze 12, wyznacza trzy całkiem sensowne i logiczne kryteria tego, co można, a czego nie można czynić w procesie leczenia niepłodności. Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techniki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe dobra. Po pierwsze, prawo do życia i integralności fizycznej każdej istoty ludzkiej, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Po drugie, jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wzajemne poszanowanie prawa małżonków do stania się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie. I po trzecie, specyficznie ludzkie wartości płciowości, które wymagają, by przekazywanie życia osobie ludzkiej nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, aktu miłości między małżonkami. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, dlaczego Kościół jest przeciw in vitro? Obejrzyj nasz kolejny odcinek.